śniadanie mamy najczęściej 3 godziny przed startem. No, ze śniadania wracamy. Pakujemy się, walizki zazwyczaj, no to zależy ile ma ciężarówka do jazdy do następnego hotelu, no ale mamy tak przeważnie, jak wracamy ze śniadania, z pół godziny, 40 minut na spakowanie bagaży. No bagaże jak później oddamy, no to już mamy czas na swoje tam różne rzeczy, właśnie przypięcie numerów, tam ostatnie jakieś tam swoje spakowanie tych bagaży podręcznych co do pokoju, co z pokoju zabieramy do autobusu. Generalnie od śniadania już jak jest dojazd na etap, to już nie ma takiego za bardzo spokoju, żeby usiąść i odpocząć, tylko coś się robi cały czas. Takie maratońskie etapy, no to właśnie to jest typu dzisiejszy, to jest 240, tylko no w sumie tylko to kolarze wiedzą, że jest jeszcze 10 km honorowego, także 250. Tam lekko ponad wychodzi, no to już takie przygotowania są takie, no tak jakby się startowało maraton, czyli non-stop makaron, wczoraj na kolację makaron, dzisiaj na śniadanie, jeszcze przed samym startem wypijemy jakieś takie odżywki węglowodanowe, no żeby maksymalnie skondensować glikogen w mięśniach, żeby no było z czego jechać. No taki etap to... Dzisiaj popatrzyliśmy w książce, to pierwsza premia jest na 180 km, także nie wydaje mi się, żeby było dzisiaj jakiś, nie wiem, zawrotny tempo od startu, po prostu kolarze stwierdzą, że nie ma sensu się wycinać od startu, jak dopiero pierwsza premia jest na 180 km. Także mam nadzieję, że będzie spokojnie. No a ściganie zacznie się, ja wiem, z 80 km do mety. No a cały etap też będzie jechać spokojnie, ale czujnie, bo wiadomo, jest ładnie słonecznie, ale zawiewa od czasu do czasu, no i jakaś ekipa może sobie tam pomyśleć, że można zgubić innych zawodników na tym wietrze, także będzie jazda spokojna, ale czujna. Takie etapy to są takie trochę niepozorne i może być różnie, że może przyjść peleton, ale może przyjść jakaś ucieczka właśnie taka przez to, że się porwie peleton na wiatrach, aczkolwiek dzisiaj za mocno nie wieje, to zobaczymy. Tak jak na turze, trzeba cały czas czujnie jechać.